Dzień dobry, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem. Jak widzicie, jestem już u siebie w domu w Holandii. Przetrwaliśmy 14-godzinną podróż z małym, także naprawdę bardzo się cieszę, że tak łatwo nam poszło. Ojej, kto tu jednym oczkiem zagląda? Jechaliśmy autem i nie dość, że bardzo się stresowałam przed tą podróżą, to jeszcze była to nasza najdłuższa podróż. Zazwyczaj jak jedziemy z Polski do Holandii albo z Holandii do Polski, to tak mniej więcej 11-12 godzin. Tym razem jechaliśmy 14 godzin, bo były straszne korki w Niemczech i no, było to bardzo męczące. Na szczęście mały był spokojny, płakał tylko jak chciał jeść albo jak miał pełnego pampersa, także naprawdę bardzo się cieszę, że mam tak spokojne dziecko jak na razie. Jak widzicie, cały mój pokój zmienił się w pokój dziecięcy. Tutaj wszystko dla Kolinka, jak widzicie. Tutaj jeszcze mam pranie do prasowania. Więc zaraz się za to będę zabierać. Tutaj jeszcze jakieś prezenty dostałam od sąsiadów. Jakby ktoś był ciekawy, to jest mega fajna rzecz. Jest to ekspres do mleka. Moja mama go zamawiała i powiem wam, że jest to mega duże ułatwienie, jak karmicie modyfikowanym mlekiem. Ja teraz karmię właśnie na zmianę raz z piersi, raz mlekiem modyfikowanym, bo po prostu nie daję już rady i nie wyrabiam, że tak powiem. Tutaj wlewacie sobie wodę, naciskacie przycisk 15 sekund i woda jest w odpowiedniej temperaturze dla dziecka. Podstawiacie tylko butelkę, naciskacie na przycisk i leci wam woda. Także no, jest to mega duże ułatwienie i jestem z tego mega zadowolona. Nie mam pojęcia, gdzie moja mama to zamawiała. Dodam wam link w opisie, jeśli uda mi się znaleźć stronę, na której to zamawiała. Mały właśnie zasnął, ja idę na dół sobie coś zjeść i się napić. No i nic, nie muszę się martwić, bo mam tutaj moją elektryczną nianię i też zaraz wam coś o tym opowiem. Hops, włączam sobie mój sprzęcik. O, proszę bardzo, i obserwuję sobie mojego synusia. Tutaj mam głos, tutaj się podgłasza, tutaj się ścisza. Tutaj, jak widzicie, mogę sobie zmienić ostrość. Mogę nawet do niego mówić tutaj przez głośniczek albo włączyć mu muzykę, także jest to mega duże ułatwienie. Dodatkowo tutaj u góry, szkoda, że tego tak nie widać tutaj na kamerze. Tutaj u góry pokazuję wam temperaturę, jaka jest w pokoju, także powiem wam, że jest to naprawdę fajny bajer i mega duże ułatwienie. Jak jestem sama w domu, chcę się iść wykąpać, czy chcę iść zrobić sobie śniadanie, albo nie wiem, napić się czegoś, to biorę sobie to ze sobą i nie muszę się martwić, że coś się dziecku stanie, bo po prostu mam go tak jakby ciągle przy sobie. I też w opisie dodam wam link do tej elektrycznej niani. Możecie sobie sprawdzić. W każdym bądź razie naprawdę z czystym sumieniem mogę wam to polecić. Mam pytanie, jak się czujesz jako młoda babcia? Młoda mama. Ja się czuję tak, jakby to był mój synuś. No chyba sobie żartujesz. Synuś kochany mój. Mamo! Ja się boję, że mi dziecko uprowadzisz. Nie uprowadzę ci, ja wiem, że to jest mój wnuczek, ja nie jestem. Nie jesteś. Okej, wszystko jest. Tak, wszystko już mam powoli ogarnięte. Ogarnęłam sobie to pranie. Wypiłam sobie kakałko. Zjadłam coś. Teraz tylko jeszcze muszę dokończyć moje wzorniki na paznokcie, bo od następnego tygodnia mam już klientki. Wzięłam sobie po prostu jedną klientkę na dzień. Jak moja mama będzie wracać z pracy, to na 2 godzinki mi go przypilnuje. Także ja idę sobie ogarnąć jeszcze te wzorniki i już na dzisiaj mam wszystko gotowe. Vanessa, czy ty musisz mnie stalkować? Mój najdroższy pupilek, jak widzicie, dalej sobie smacznie śpi. Karmiłam go tak godzinkę temu, także mam jeszcze mniej więcej 2 godziny, bo je mi tak co 2,5-3 godziny. Także w międzyczasie zawsze mam czas, żeby się ogarnąć, żeby posprzątać pokój, umyć butelki i tym podobne.
to jak widzicie też mi troszkę zostało jeszcze do ogarnięcia przed następnym tygodniem, zanim będę miała klientki. Także no, jeszcze tutaj w Polsce kupiłam sobie zapasy. Tutaj mam lakiery hybrydowe, jakieś maski, żele budujące, cleanery i tego typu rzeczy. Tak, skończyłam właśnie ogarniać ten wzornik. To są moje nowe kolorki, które przywiozłam sobie z Polski i są to kolorki z semilaka i z neonail. Także, aha, jeszcze tutaj mam efekt perły, też z neonail. Wzięłam sobie do przetestowania i no, dosyć ciekawie to wygląda. Zobaczcie, coś tak fajnie mieni. O, efekt perły. Także no, w międzyczasie jeszcze nakarmiłam małego. Zaraz znowu będę go karmić, bo już trochę czasu minęło. I będę się zbierać do kąpieli i szykować się na noc, bo co 2,5, co 3 godziny muszę wstawać do karmienia do małego. Także no, nie jest lekko. Mój mały mężczyzna sobie śpi słodko. A już się zaczyna powoli wiercić, bo zostało w sumie pół godzinki i już będzie się budzić. Tak, teraz zostało mi jeszcze poukładanie tego prania w jego szafeczkach. Także zostawiłam sobie tutaj same ubranka najmniejsze, które teraz mu pasują. Resztę ubranek ma w dwóch innych szafach, bo już się tutaj do tej szafy po prostu nie pomieściło. Powiem wam szczerze, że ma więcej ubranek niż, że ma więcej ubrań niż ja i Sławek, także no. Ale wiecie, jak to jest. Zawsze jak się idzie do sklepu, to coś się do łapek przyklei, szczególnie takie małe ubranka. Wszystko jest takie słodkie. Także no, ja sobie to wszystko tutaj teraz poukładam. Pójdę się wykąpać. I malutki będzie karmiony. I znowu sobie pójdzie smacznie spać. Ojej! Już mama robi, już mamusia robi. Spokojnie. Dzień dobry. Podczas przerabiania tego vloga zauważyłam, że wczoraj go nie dokończyłam, więc postanowiłam, że zrobię z tego vloga dwudniowy vlog i dzisiaj też wam jeszcze coś nagram. Nakarmiłam właśnie małego, położyłam go do łóżeczka. Widzę, że lustro jest strasznie uwalone, bo tutaj myjemy też małego i jak chlapie wodą, to właśnie widzę, że lustro jest całe brudne, ale wybaczcie mi to. Widzę, że moja mama przyniosła mi rano śniadanko tutaj do góry, a nawet nie wiem kiedy, powiem szczerze. Ale bardzo miło z jej strony. Mam tutaj sałateczkę, krozanta, bułeczkę i moją herbatkę. Także no, zabieram się za jedzonko. Dzisiaj do Kolina przychodzi położna sobie go sprawdzić, zważyć i tak dalej. Dzisiaj też wieczorem idziemy go zameldować. Także wszystko już będzie załatwione. Jedyne, co jeszcze mi zostanie do załatwienia, to kontrola i szczepienie, które dziecko powinno dostać właśnie po 6 tygodniach. To wszystko w tej książeczce zdrowia pisze, także muszę to ogarnąć i wykonać jeszcze kilka telefonów. Widzę, że tutaj pan zagląda jednym oczkiem. Dzień dobry, kochanie. Nie jesteś śpiący, co? Ty już masz 3 tygodnie dzisiaj. Ty już masz dzisiaj 3 tygodnie. Już jesteś prawdziwym mężczyzną. Już nie śpi tak dużo też w ciągu dnia. Przestawił się trochę właśnie, że w dzień ma oczka otwarte, a w nocy troszkę dłużej przesypia. Także no. Mamusia sobie zje śniadanko. Będziesz spokojny na chwilkę? Tak? O, jaki piękny uśmiech! Jaki piękny uśmiech z rana! Ojej! Mamusia zakochana! No, mamusia zakochana! No tak, kochanie! Moje słoneczko najpiękniejsze. Moje najdroższe słoneczko! Jakie piękne uśmiechy z rana! A czemu ty się odkrywasz? Ej! Gdzie twoja podkoszulka? Ojej! Ojej!
Tak, kończę tego vloga relaksem. Relaksiczkiem. Tak. Kolinka. No jak tatuś ładnie kąpie Kolinka małego, no tak. No tak. Zobacz, Kolin, jaki grzeczny. Kolin się bardzo lubi kąpać. Po tatusiu akurat. No. W ciepłej wodzie. A Lilenek czuje się opuszczony. Zagląda, co tu się dzieje. Dobra.